No i wreszcie się doczekaliśmy. Długo zapowiadana aktualizacja iOS 14.5 wreszcie jest dostępna i wreszcie ją możemy pobierać. I jak widzicie, nieprzypadkowo na swojej twarzy mam maseczkę ze względu na to, że to ta aktualizacja przynosi tą jedną z większych funkcji, czyli możliwość odblokowywania telefonu w momencie, w którym macie maseczkę na twarzy i te Face ID nie działa i możecie to zrobić poprzez swojego Apple Watcha. Tak, to jest jedna z większych zmian, jeśli chodzi o tą aktualizację, natomiast po mniejszych zmian jest znacznie więcej, więc polecam wam gorąco pobrać sobie po prostu ten system, a ja w dzisiejszym filmie pokażę wam najważniejsze nowości, a z drugiej strony podpowiem wam, co w tym systemie warto od razu sobie zmienić, aby po prostu przyjemnie wam się z niego korzystało. Partnerem dzisiejszego filmu jest znana wam zapewne firma MacPaw, która ostatnio wydała bardzo fajną nową aplikację ClearVPN. Sama aplikacja jest mega prosta w obsłudze, można z niej korzystać na wszystkich najpopularniejszych systemach operacyjnych, wliczając to oczywiście iPhone'a, a jej przewaga nad samą konkurencją skupia się głównie na intuicyjności, bo możecie tutaj sobie po prostu wybrać powód, dla którego chcecie uruchomić właśnie tego VPN-a, czyli na przykład chcecie pooglądać film dostępny tylko na amerykańskim Netflixie, albo chcecie ukryć swoje IP, lub zrobić dowolnie inną rzecz tak naprawdę, no i wtedy wybieracie sobie odpowiedni skrót, który też oczywiście można pod siebie dostosować i apka połączy was z najbardziej odpowiednim serwerem. Trzeba się martwić nad samą lokalizacją, prędkością danego serwera, to wszystko właśnie zamiast was zrobi aplikacja, ale funkcji jest znacznie więcej, więc polecam wam po prostu samemu przetestować to wszystko. Linka macie w opisie tego filmu. Natomiast wracając do samej aktualizacji, no bo to jest jednak gwóźdź dzisiejszego odcinka, tak jak wspominałem, tą aktualizację możecie pobrać na iPhone, na których była dostępna poprzednia aktualizacja, czyli iOS 14.4. Natomiast jeśli chodzi o tą największą funkcję, która doszła do tego systemu, czyli właśnie to odblokowywanie telefonu za pomocą Apple Watcha, to musicie mieć przynajmniej trzecią generację tego systemu i musicie też na nim zainstalować najnowszą wersję tego WatchOS. Także nie dziwcie się, że od razu po prostu ta opcja nie będzie działać. Jeśli to sobie już zrobicie, to musicie po prostu wejść w ustawienia i zaznaczyć, żeby wasz iPhone odblokowywał się właśnie za pomocą Apple Watcha. W praktyce wygląda to w ten sposób, że musicie mieć oczywiście Apple Watcha na waszym nadgarstku, musi on być odblokowany i w momencie, w którym wasze Face ID zeskanuje twarz i nie rozpozna jej, bo macie maseczkę, wyskoczy taki komunikat, że został odblokowany ten Apple Watch, ale możecie go od razu zablokować, gdyby to było jakieś fejkowe albo ktoś by wziął waszego iPhone'a, na przykład jakiś dobry znajomy, który wie o tej nowości też i chce wykorzystać jakby tą lukę, możecie to jakby z palca od razu z Apple Watcha zablokować. Natomiast druga taka bardziej poważna rzecz jest związana z tym, że jeśli będziecie chcieli płacić iPhone'em i te Face ID nie będzie działać, no bo będziecie mieć maseczkę w sklepie, no to po prostu musicie podać PIN, ten kod po prostu wasz na iPhone'ie i w ten sposób jakby autoryzować tę płatność, albo skorzystać po prostu z Apple Pay na nadgarstku, wtedy po prostu przykładacie zegarek, tak jak to ma miejsce normalnie i klikacie dwa razy tym przyciskiem, żeby to zatwierdzić. Ale swoją drogą, ja tutaj nie chcę jakoś na maksa hejtować Apple, ale trochę głupio, że taki gigant technologiczny jak Apple potrzebował aż roku, w zasadzie ponad roku czasu na przygotowywanie takiej aktualizacji, żeby to wszystko sprawnie działało, żeby móc po prostu korzystać jakby z maseczki i Face ID w tych iPhone'ach. Wydawało mi się, że to jest kwestia tygodni, no max miesięcy, a nie roku, żeby coś takiego przygotować. Natomiast tak jak wam mówiłem, tych zmian jest znacznie więcej. One już może nie są tak hucznie zapowiadane, ale moim zdaniem ważną rzeczą jest też to, że nowy iOS przynosi wsparcie dla dwóch najnowszych kontrolerów, zarówno do Xboxa Series oraz do PlayStation 5. Także od teraz możecie sobie podłączyć te pady i grać w bardzo fajnych warunkach w gry na swoim iPhone'ie. Polecam. I jak już mówimy o obsłudze samego sprzętu, to doszła obsługa lokalizatorów AirTag, które będą debiutować na rynku za 3 dni. 3 dni jak to oglądacie. U mnie na kanale na pewno też pojawi się film, także subskrybujcie, aby nie przegapić. Natomiast tutaj generalnie chodzi o wsparcie po prostu dla samej aplikacji lokalizatora, aby to wszystko dobrze działało, aby móc po prostu szybko znajdować te wszystkie rzeczy, dzięki czemu sama ta funkcja znajdywania będzie wykorzystywać po prostu efekty wizualne, dźwiękowe oraz haptyczne. Mówiąc w skrócie, tak jak to po prostu było pokazywane na samej konferencji. Jeśli z kolei jesteście fanami emoji, to możecie sobie zajrzeć na klawiaturę z buźkami ze względu na to, że doszło tam z kilkanaście nowych pozycji. Są, z tego co widziałem, różne buźki, a także pojawiły się
nowe odcienie skóry przy postaciach różnych osób. Chociaż podejrzewam, że w najbliższych miesiącach największą furorę zrobi buźka z płonącym sercem. Coś czuję, że to będzie równie często używane emoji jak sam ten płomień. Natomiast jeśli chodzi o kolejne zmiany, to one dosiągły też Siri, ze względu na to, że ona teraz ma ogłaszać imiona osoby dzwoniącej, jeśli macie na uszach swoje słuchawki AirPods bądź Beatsy i nie będziecie musieli do tego kompletnie wykorzystywać już ROM. Dodatkowo grupowe połączenia FaceTime są obecnie też obsługiwane poprzez Siri. Nawet nie wiedziałem, że tego nie ma w poprzednich aktualizacjach, także dobrze teraz to wiedzieć. Dodatkowo Apple ciągle wzmacnia zakładkę prywatność w swoim systemie, a mianowicie teraz pojawiła się funkcja App Tracking Transparency, która pozwala kontrolować, które aplikacje dokładnie mogą śledzić naszą aktywność w poszczególnych aplikacjach. No i od teraz właśnie będziemy mogli sobie po prostu to prześledzić. Zmian też doczekało się Apple Music oraz podcasty. W tej pierwszej apce można między innymi teraz udostępniać teksty swoich ulubionych utworów przy użyciu Facebooka, Instagram Stories czy po prostu wiadomości. Natomiast jeśli chodzi o samą apkę podcastów, no to ona została tak przeprojektowana, aby ułatwić po prostu rozpoczęcie słuchania samych podcastów. No i też zostały zmienione ustawienia dotyczące pobierania samych niektórych odcinków i później archiwizowania ich w celu szybkiego dostępu do swojej biblioteki. Z kolei o posiadaczy najnowszych iPhone'ów 12 tutaj Apple poszerzyło możliwość korzystania z łączności 5G, wykorzystując transmisję danych komórkowych w przypadku obsługi dwóch kart SIM, czyli po prostu w dual SIM-ie. Dodatkowo Apple też podobno zoptymalizowało czas pracy baterii przy użyciu 5G. Ja niestety nie mam jak tego sprawdzić, bo jeszcze nie obsługuje mój abonament tego 5G, w związku z tym tutaj nie będę się wdawał w polemikę, czy to faktycznie działa i ma jakieś przełożenie, czy też nie. Musicie sami sprawdzić. No i pojawiły się też pomniejsze nowości w takich aplikacjach mapy, przypomnienia, czy też tłumacz, ale nie chcę komentować za bardzo tych usprawnień, bo są po prostu naprawdę bardzo małe. No bo na przykład w aplikacji tłumacza można sobie teraz na przykład sterować szybkością odtwarzania danego tłumaczenia, także nie jest chyba to jakaś rewolucja, którą trzeba szeroko komentować. No i to generalnie tyle, jeśli chodzi o same nowości w tym systemie, ale oczywiście Apple też wydało poprawki dotyczące bezpieczeństwa, a także sama ta aktualizacja naprawia kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt różnych błędów, które mogły po prostu występować w niektórych modelach iPhone'a. Natomiast ważną rzeczą dla użytkowników iPhone'a 11, wiem, że ich jest naprawdę sporo, może być to, że Apple dodało opcję raportowania kondycji baterii, dzięki czemu będzie można dokonać ponownej kalibracji maksymalnej pojemności, ze względu na to, że sporo użytkowników właśnie tych modeli podobno zgłaszało, że to nie do końca dobrze działa. Ja w ogóle powtarzałem, że ten algorytm odpowiedzialny za to analizowanie maksymalnej pojemności baterii nie do końca działa na wszystkich iPhone'ach. Tutaj podobno jest ściśle problem związany z iPhone'ami 11, także Apple jakby zabezpieczyło ten model, natomiast ja na 11 tego jeszcze nie sprawdzałem, w związku z tym też tutaj muszę Wam powiedzieć, że jeśli macie model 11, to polecam Wam sprawdzić i dać znać w komentarzach, czy faktycznie coś się zmieniło. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tę aktualizację. Ona może nie jest jakimś game changerem, za dużo się tutaj nie zmienia, ale dla mnie przede wszystkim są ważne te dwie rzeczy, że możemy teraz odblokowywać ten telefon w maseczce. No i z drugiej strony fajne jest też to, że możemy wreszcie obsługiwać po prostu z tymi najnowszymi kontrolerami nasze iPhone'y. Będzie teraz po prostu łatwiej i przyjemniej przede wszystkim się grało. Ja na te dwie rzeczy najbardziej czekałem. Także w zasadzie ode mnie to na tyle. Tak jak Wam mówiłem, zachęcam Was do wypróbowania samej aplikacji ClearVPN. Macie tutaj do wyboru sporo serwerów dostępnych na całym świecie, bezpieczne szyfrowanie połączenia z brakiem zapisywania logów i przede wszystkim intuicyjny interfejs aplikacji, który powoduje, że nie musicie się zastanawiać, gdzie i do jakiego kraju najlepiej się podłączyć, tylko wybieracie po prostu czynność, którą chcecie właśnie robić, czy rzeczy, które chcecie na przykład oglądać. Sam program, sam ten VPN wszystko za Was zrobi. Od razu Was łączy z odpowiednim serwerem, gdzie są dosyć duże prędkości, więc nie powinno być żadnych opóźnień. W związku z tym nawet możecie sobie wysyłać jakieś pliki na jakiegoś Dropboxa i tak dalej. Także myślę, że takie nieco inne podejście do używania samego VPN-a może Wam się spodobać. Jeśli chcecie przetestować samą aplikację, to tak jak Wam mówiłem, link oczywiście jest w opisie tego filmu. My widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!